Jechaliśmy i dojechaliśmy. To jest łowisko na pstrągi. No a jeszcze o konia sporo tu jest. Piękna okolica. 14 km pod górę. Cały czas pod górę się jedzie. No, wysoko woda, dlatego innych ryb tu nie ma, tylko o koni pstrąg. Nie ma jakichś potworów, ale jak się trafi dzień, to fajna zabawa. Także stawiamy udeczkę na wodę i spadamy. No to sobie trollingujemy. Pierwsze kilkaset metrów bez brań. Norma. Najlepszy rejon to jest jakieś 1,5 km stąd. Ale też okoników, pstrągów parę tu złapałem. Na spinningowanie trochę tu głęboko jest, kurde. To jest 40-60 metrów od ręki. Przy brzegu 7-10. To już płyciak taki. Jest tam dalej takie płaskie miejsce. Taki blacik, parę hektarów. 7 do 10 metrów. Bo tam warto stanąć ze spinningiem zawsze. Ostatnio trollowałem kilka godzin. Jednego pstrąga wyjąłem. Z 2-3 brania miałem, nie zaciąłem. A jak stanąłem na blacie, złapałem 3 pstrągi i kilka okoni. Także było fajnie. Piękne miejsce, kurde. Drzewa w wodzie pozwalane po zimie. Naprawdę klimat tu jest rewelacyjny. Olać ryby, ale kurde, jak ja tu lubię przyjeżdżać. No, atmosfera niesamowita. Tylko za dużo konia jest, wyżera pstrąga. Wiadomo, konkurencja. Dlatego wszystkie konie, co złapię, to zabieram. Pstrągi tutaj mają 25 wymiar, a na dole na rzece 35. No to już samo mówi za siebie, że woda jest jałowa i niezbyt dużo jedzenia mają ryby. Przyrosty też niewielkie, kurde. Największego pstrąga złapałem tutaj, miał 38 cm. Sąsiad Norwek złapał jednego, 52. No to już musiała być bestia jak na tą wodę. To takich tutaj kilka pływa może. Ostatnia wyprawa przed okresem ochronnym. Od 15 zakaz połowu pstrąga. Będą mogły się spokojnie pobzykać. A to wtedy się weźmiemy za sandacze i szczupaki na jesieni. Mam trochę wolnego teraz. Jakieś pół roku. Czekam na operację kolana. Dlatego, kurde, troszkę jestem ograniczony, bo tylko z łódki mogę łowić. Spinningowanie z brzegu nad rzeką odpada, kurde, nie mogę chodzić. Ale nic, może będzie lepiej, jak mi zoperują. Ale piękny klimacik, naprawdę, kurde, tu się oddycha. Cichutko, spokojnie, no nie bardzo spokojnie dzisiaj, bo wycinkę drzew robią, kurde, na górze. 14 km jazdy cały czas pod górkę. I to pod górkę podjazdy takie, ja wiem, od 5 do 15%. Także kurde, oznakowanie na szosie to by było ostry podjazd. Pięknie jest. Już ptaków nie widać wcale, jesień się zbliża już. Już słychać było, jak żurawie się grupują, a jak żuraw się grupuje w Norwegii, to znaczy, że niedługo będzie jesień. Ale jak na razie, to nas pogoda rozpieszcza. Teraz jest 17 stopni, 7 rano. W nocy było gdzieś koło 12, minimalnie 10, może nad ranem, bo mgła była, widzę. Rosa spadła trochę. I jak na razie, zero dotknięć. Ani jednego puknięcia. Ale nic, fajnie jest. Popływamy sobie parę godzinek, kurde.
browarka sobie wypije i wrócimy do domu. Jutro zapowiadają deszcze. To może być troszkę, kurczę, ryba chimeryczna. Zawsze tak jest, że jak deszcz idzie, to ryba się, kurde, troszkę bulwersuje. Mówi, mam w nosie, pierdziele, dzisiaj nie jem. Ale na przyszły tydzień ma być bez deszczów i troszkę chłodniej. No bo teraz na tygodniu to było, kurde, w cieniu 25 stopni, no masakra. A jak będzie chłodniej troszkę, to sobie pojadę gdzieś w okolice Glomy. W nocy sobie siądę na sandacze, miętusy, już w sierpniu miętusy pięknie biorą. To ładne sztuki biorą, kurczę. W zeszłym roku z największego złapałem 4 z groszami, nie pamiętam ile, ponad 4 kilo. A takich po 2 kilo to się za każdym wyjazdem łowi. Tylko to niejadalna ryba duża. Nie wiem, o co chodzi w Polsce. No przeważnie w Polsce łapałem mniejsze, takie 40, 50. Jednego czy dwa tam złapałem, takie 60 z groszami. Ale mimo wszystko były smaczne rybki. A tutaj taka, kurde, kilówka już jest niejadalna, łykowate mięso, twarde. A dlatego fajnie jest, bo, kurde, wszystkie wypuszczam. Mam takie jeziorko pod nosem. Masę płoci jest i innej białej ryby. Szczupaka troszkę nasi koledzy z kraju i ościennych wschodnich przetłukli. Dużo mniej jest szczupaka niż 10 lat temu. To sobie wziąłem, kurde, i wpuszczam tam miętuski. Nie jest głębokie jeziorko. Największa głębia, co tam widziałem, to jest 24 metry. Ale stabilnie, kurde, do 15 to jest parę ładnych hektarów wody. To miętus powinien się utrzymać. Jest parę miejsc takich ze źródełkami. Fajnie by było z lodu na noc pojechać sobie z namiocikiem. Siedzieć. O, rybki się odzywają. O, jakaś ławiczka na 5 metrach siedzi. 4 sztuki. No zobaczymy, czy one mają ochotę na jedzenie, czy nie. Problemu nie ma wielkiego. Zawaliste. Normalnie kocham takie imprezy. Coś pięknego. Cichutko, spokój. Tu jak się zobaczy w sezonie dwóch, trzech wędkarzy, to już jest tłok. A woda ma długość, o kurde, z 10 km. Z kilka zbiorników połączonych ze sobą kanałami takimi. O, tutaj zaraz będzie taka fajna zatoczka. Zahaczymy o nią. Świerka tylko miniemy. Usach już, to pewnie od zeszłego roku leży. Masę drzew powywracanych. Na wiosnę były potężne wiatry. Na chycie u mnie to, kurczę, ja wiem, 20-30% drzew jest połamanych wierzchu klima. Ale dobrze, będzie czym palić. Nie ma problemu. A chyta to taki domek letniskowy. A w górach taki żeśmy sobie kupili kiedyś. Fajnie jest pojechać, odpocząć. Cisza, spokój. Najbliższy sąsiad to może z 600 metrów. Następny drugie tyle. Do wody troszkę daleko, kurde, tam ze 200-300 metrów trzeba iść. Ze skarpy. Ale szczegół. Jak mi kopyto nie bolało, to nie było problemu. Teraz troszkę gorzej. Może trzeba by było pomyśleć, kurde, zrobić sobie jakiegoś kłada. To by było na wyjazdy. W zimę lepiej, bo ze skuterem można dojechać, ale w lato trzeba z buta. No nic, oszczędzimy troszkę baterii, bo, kurczę, widzę, że nie ma nic do tknięcia, nawet jednego. Stanąłem sobie na takim przesiłku
Zawsze tu konie brały. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. O, coś skoczyło. O, spięło się. Zobaczymy jeszcze raz. Damy im szansę. Bo przeważnie około nie siedzą. Albo zaczepy. A, spięło się. Nie wiem, co to było. Chyba zaczep. O, i drugi zaczep. O, piękne. Normalnie rewelacja. O takiej korce marzyłem dzisiaj, żeby taką korę złapać. Miodzia. Tari. No, bierzcie rybki, bierzcie. Coś dziś nie chcą współpracować. O. Aj. Siedzi rybek. Jest dla Dorci. Piękny. No, zobaczymy, co dalej. Pstrągi nie chcą dzisiaj współpracować. Absolutnie. No, jutro ma być deszcz, to nie było dziwne. Ale tutaj okoniki z reguły zażerają. No i opadek, poderwanie i cyk. I macek. Nie chcę cykać. O! Ajajaj! Lekka prowokacja się nie udała. O! Znowu zażarcie. O, takie trzepanie, kurde, stuknie, puknie, kurde.
troszkę zaczęło dmuchać. Ciężko wyczuć, to lepiej czy gorzej na razie. Wielkiej różnicy w braniach nie ma. Ejejej, takie kurde pryknięcia, kurcze. O, o, o. No kurde, cwaniaki. Cwaniaki. No patrz kurde, za ogonek łapie i trzyma. O, jej. Podrażnimy go troszkę. Fajniejsze, ładniejsze. Tak, ogonek upierdzieliły i zadowolone. Pięknie, normalnie, rewelacja. Marzyłem o tym. Normalnie marzyłem o takiej sytuacji. Żeby mi obgryzły, kurde, gumkę. Coś poszukałem w pudełeczku. Fajnego, a założymy takiego, kurde, double. O. Sprawdzimy, jak na takie z podwójnym ogonkiem będą kicać. A nóż widelec będzie lepiej? Może trzeba będzie cięższą główkę założyć, żeby była bardziej taka agresywna praca. To troszkę może je pobudzi. Zmienimy zestaw. Zmiana gumki. Cięższa główka. Będzie pracować szybciej troszkę. Zobaczymy, czy mi się to spodoba.
coś tam. Skubło, jest, następny dla dorci. O. O, żeś mu pomotał ogonek. Niesamowicie. No i zobaczmy, co teraz będzie. Na razie bez rewelacji. Było jakieś puknięcie. Zaplątał się ogonek. Ściągło gumkę troszkę. No to jeszcze raz. Może trzeba by było mniejszą gumkę założyć, żeby szybko pracowało, ale było malutkie. Jeszcze jedna wrzutka. Tak zrobimy. Główkę zostawię tą samą, a założę troszkę mniejszą gumkę. Thank you.
No taką przesiewkę to założymy. Dobra, dawaj dwie. O, zobaczymy na takie przeźroczyste sreberko. Spodoba im się czy nie? Skurczybyki. O, no i spiął się. Ajajaj, maleńkie jakieś biorą. O, cyknie. Tak, ogonek oczywiście splątany. Nie wesoło dzisiaj. Thank you.
zobaczymy jeszcze z drugiej strony. Spadamy pewnie zaraz. O, coś się podczepiło. O, kłusaczek. Kłusaczek się podczepił. Dobra, ostatnia wrzutka i trzeba będzie pójść potrolować trochę jeszcze. Coś się podczepiło. O, i się wyczepiło. No to jeszcze raz. A nóż widelec. Sonda pipka, czyli rybki chodzą pod nami. Zaraz kamerkę puścimy, zobaczymy co tam siedzi. Na co może siedzieć? O konie. O, ajajaj. O, siadł. I spiął się, no kurde, i ogonek upierdzielił. Niech cię nikt spali. Dobra, zakładamy jeszcze jedną gumkę. Ostatni raz.
Spróbujemy. No i trolujemy. Zobaczymy, co to będzie. Jakieś wyniki, czy po prostu nic, tak jak do tej pory. Płyniemy na blacik, który taki jest, kurde, dosyć duży, z równym dnem, to można powiedzieć pospinigować troszkę. Jak na razie cichutko, spokojnie. Bez odzewu. Nudzi mnie trollowanie, ale kurde, jak czasem jest takie bez ryby, to warto popływać, poszukać ryby. Takie łowienie na leniwca. Rzucisz i ciągniesz. Wola aktywna. Tam płyniemy, gdzie praskałki, tam są, dobra, dobrze płyniemy. Tu się wypłyciło, już 10 metrów jest. Jak podejdzie tak do 6-5, to se stanę na kotwicy i porzucam tam. Zobaczymy, czy będą jakieś efekty. Trzeba zgasić kamerkę, szkoda baterii. Pierdzielił ogonek i zadowolony. Cwaniaczek jeden. Matko i córko, a coś to siadło. Ja pierdziu, ale na fileciki będzie piękny.
A, coś skoczyło. O, taki ładniejszy jakiś. Waleczniejszy. O, proszę. Smyczek. Łobuzek. Może to ten, co mi upierdził ogonek. I kara go spotkała. Jedna wrzutka. Bez rewelacji. A zobaczymy, co na kamerce nam pokaże. O, tak wygląda dno. Zaczepów do skurczybyka. Masakrycznie zaczepów dużo. I dlatego koniki to lubią. Piękna miejscóweczka. Dobra. Zbijamy się, płyniemy trylować.